Witamy na kanale Za Ciosem, jesteśmy już po Nightman Show, a z nami Armando z Love Island, czyli człowiek z telewizji, którego na pewno możecie znać. Co tutaj dzisiaj robisz? Wiesz co, przyjechałem, zostałem zaproszony przez Marcina Nightmana, bo mówił, że będą właśnie fajne osoby, fajne tematy poruszane, taki typowy luz, zabawa, więc mówię, przyjadę, poświęcę trochę swoją twarzą w tym świecie, bo gdzieś tam chciałem właśnie w te rewiry tu wejść, więc fajnie. To czyli chyba zapowiada się jakaś twoja walka we Freak Fighter? Wiesz co, no jest blisko, kwestia dogadania teraz szczegółów, więc no może nie będę na razie za dużo zdradzał, ale gdzieś tam na horyzoncie coś się szykuje i mam nadzieję, że jak wszystko dopniemy na ostatni guzik, to w ten świat wejdę, a zależało mi na tym mocno, tylko gdzieś tam po wyjściu z programu, już minęło 2 lata po mojej edycji programu, przeprowadziłem się z innego miasta, mieszkałem w Łodzi, teraz mieszkam we Wrocławiu i trochę długo mi zajęło to przebranżowienie się, to wszystko, wiesz, żeby wejść na te tory, więc teraz jest odpowiedni czas, żeby wejść, żeby zacząć w tym świecie gdzieś tam się trochę bardziej pokazywać, żeby ten mój TikTok, Instagram gdzieś tam, to grono, które mam obserwujące, przerzucić w ten świat Freak Fightów, żeby trochę więcej zobaczyli, bo kontakt ze sportami, walki mam od dziecka, więc teraz tylko kwestia jakiegoś tam przeciwnika i działamy. No to może właśnie porozmawiam na ten temat. Od kiedy trenujesz, jakie dyscypliny, jak to u Ciebie w ogóle wygląda teraz? Wiesz co, zacząłem trenować judo, bo pierwszym sportem, to za dzieciaka, to mnie tam tata prowadzał, bo gdzieś tam, wiesz, chciał, żeby syn gdzieś tam w przyszłości potrafił się obronić. Trenowałem 6 lat judo w LPKS-ie UCI Policyjny Klub Sportowy Gwardia, w Łodzi tam jeszcze, u mnie. Później trenowałem przez 3 lata boks, rok brazylijskiego jiu-jitsu, więc gdzieś tam z każdej sfery gdzieś tam ten kontakt ze sportami miałem. Więc teraz przełożę to po prostu na oktagon. Więc umiejętnościami myślę, że jest okej, kwestia dopracowania gdzieś tam tematów kondycyjnych i... A teraz obecnie gdzie trenujesz? Wiesz co, obecnie trenuje mnie Jonathan Kujawa, bije się on. Tak, dokładnie. Zawodnika SW, więc jest się czym pochwalić, że tak się wyrażę. Nie jest to zwykły jakiś tam trener, tylko człowiek, który się zna na rzeczy i któremu warto się dać pod skrzydła, więc pod jego okiem gdzieś tam się rozwijam. Nie jest to jeszcze typowo oficjalne, gdzieś tam... Dokładnie. Wchodzimy w te rewiry, bo ja tam gdzieś tam też miałem ostatnie pół roku trochę przerwy, więc gdzieś tam rzucam zanoszki na swojego Instagrama, tego co trenuję, jak i tak dalej, więc kto mnie obserwuje, ten pewnie wie, że z nim, bo go tam też oznaczałem, więc to jest na razie na tej zasadzie. No i ogólnie co głównie szkolicie? Tą stójkę, czy grappling, czy to idzie tak wszystko po równości? Wiesz co, staram się wszystko po równo z racji tego, że walki, które chciałem przyjmować, tak jak mówię, jeżeli wszystko dojdzie do skutku, to chciałem, żeby to było MMA, a tam trzeba każdą płaszczyznę ogarniać, więc wolę stójkę sam z siebie, aczkolwiek chciałbym pracować bardziej właśnie nad parterem, no bo stójkę trenowałem no świeżo, jakoś tam niedawno, powiedzmy to parter gdzieś tam za dzieciaka, więc to bym bardziej szlifował, ale skupiał się po części na każdym, bo nie można zaniedbać jednego na korzyść drugiego z racji tego, że mówię, no MMA rządzi się swoimi prawami, więc bardziej grappling z rozłożeniem na wszystko po trochu. A masz jakiegoś przeciwnika z tego świata Free Fightu, z którym chciałbyś się zmierzyć, do którego czujesz jakąś złą krew? Wiesz co, powiem Ci tak, największą, najbardziej taką dla mnie osobą, która uderza w tym świecie Free Fightu w jakieś tam moje poglądy, to jest Ferrari, Amadeusz. Ja wierzę w Boga bardzo, gdzieś tam wiele mu zawdzięczam, w ogóle całej mojej drogi, bo było różnie. On jest kompletnym przeciwnikiem tego, jak sam wiesz, jeżeli obserwujesz go, to widzisz, że przerabia zdjęcia Boga na diabła, wkleja tam siebie, mianuje się władcą piekieł, także i zwodzi tym ludzi, bardzo mocno zwodzi, bo te małolaty się na niego patrzą i widzą w nim jakiś, nie wiem, wzór do naśladowania, a ten człowiek sprzeda duszę diabłu i czerpie z tego póki co jakieś korzyści, ale jego upadek niedługo będzie duży, bo tacy ludzie, którzy no idą w tę stronę i dla zysków, dla sławy, dla pieniędzy, dla kariery sprzedają duszę, no to rzadko kiedy triumfują w tym, co zrobili. Więc on na razie może gdzieś tam huczy, może tą władzę trochę sobie zdobył, bo jest tam gdzieś na szczycie tych Freak Fightów. Ale uwierz mi, że upadek będzie wielki. Im większe szczyty, tym większe upadki. Ale wiem o tym, że jestem w tym świecie nowy. Więc zaczepianie jego... Dokładnie, dlatego wiem o tym, że on mógłby się gdzieś, wiesz, wyrzekać tej walki ze mną, nawet gdybym go zaczepiał, bo powie mi, nie wiem, z zasięgami się, myślę, porównujemy, bo mamy też TikTok Armanderzy, którego prowadzę wraz z Olą, z moją partnerką z programu i cieszy się milionowymi zasięgami, więc myślę, że tu, jeżeli byśmy mieli kucia, zasięgi są podobne, ale on w tym świecie jest faktycznie dużo dłużej, ma stoczone dużo walk, więc ja bym musiał gdzieś może na tą walkę zasłużyć, więc ja myślałem o Skulaku. O Sekwento. On się gdzieś ostatnio wypowiadał na wywiadzie, nie wiem czy nie u Moniki Laskowskiej, ale tu nie jestem pewien, że też może się bić z każdym, że nie ma rywala, więc jeżeli przyjąłby moje wyzwanie, a jakoś zgasnął, nie pokazał zbyt dużych umiejętności, więc myślę, że byłby taką przystawką, żeby tylko otworzyć sobie drzwi do tego świata, więc jeżeli on jest chętny, nie ma się z kim bić, no to ja chętnie w sklepie, także Skulak, jeżeli chcesz, no to
wiem, że chyba jest zakontraktowany w cloudzie, więc dawaj, zrobimy to i dostaniesz szybkie bęcki, a mi otworzysz drogę do tego świata. A ogólnie na serio tak uważasz, że Ferrari mógł sprzedać tą duszę diabła? Myślę, że tak. No, słuchaj, to działa w ten sposób, że człowiek wierzy w Boga, idzie za nim, go słucha, no to gdzieś tam idzie w tę stronę, a jeżeli on czci diabła, przerabia zdjęcia, mianuje siebie władcą piekieł, no to to jest człowiek, który jest tego świadomy. Tylko właśnie najgorsze to, że ludzie tego nie są świadomi. Oni patrzą i myślą, że to jest jego kreacja, rozumiesz, że on tak się kreuje, że on nie wie, o co chodzi, on dobrze wie, o co chodzi. Myślę, że taka Biblia szatana u niego to jest czytana non-stop. A wiesz, tam są wszystkie przykazania odwrócone, więc ja się w ogóle dziwię, że ludzie chcą z nim mieć jakieś w ogóle relacje, jakieś znajomości, bo to jest człowiek, który dla pieniędzy, no, sprzedałby wszystko, zresztą on nie decyduje sam o sobie, tylko jeżeli w takie kręgi, w sensie jak oddaje duszę, no to on już jest jakby taką marionetką, więc a nie widzi zresztą, jak on się zachowuje, jakby nawet nie chodzi o to, co robi, tylko jak nawet się odnosi do ludzi, że to jest człowiek, który gdzieś tam no jest tak jakby żądny tej krwi, ale w tym takim negatywnym stopniu, nie? Że on nie robi tego tylko pod publikę, tylko nie jest po prostu człowiekiem, który jest zryty, który gdzieś tam chciałby ludzi tępić, więc jeżeli dojdę gdzieś tam stopniowo do tego świata, żeby być na tyle zasięgowo, no może to złe słowo, bo zasięgowo, dokładnie, to myślę, że będę do niego podbijał, ale gdzieś tam muszę sobie zbudować tą drogę. A myślę, że taka przegrana ze mną u niego byłaby bardziej boląca, no bo no gdzieś tam ludzie nigdy nie zarzucali mu tematu wiary. Zawsze były takie zwykłe spiny, więc od człowieka, który gdzieś tam wierzy, się mu tożsamia, jak dostanie w lampę, to myślę, że bardziej by go to zabolało niż jakieś inne porażki, więc daj mi jeszcze trochę czasu i myślę, że on będzie w moim zasięgu. To ogólnie czekaj, teraz skoro tak. Ferrari jest no, wyznawcą diabła, no to Jacek Murański, skoro się z nim zadaje, a udaje siebie wielkiego katolika chrześcijanina, no to w takim razie jak ty na to patrzysz w ogóle? Wiesz co, ja w postać Jacka się nigdy tak nie zagłębiałem, jakoś nigdy tak go nie śledziłem, no tyle co z tych spin wszystkich, wiesz co, powiem ci tak, jeżeli człowiek naprawdę gdzieś tam wierzy w Boga, gdzieś tam za tym idzie, to myślę, że sam by się od takich ludzi odcinał, nie? Więc kwestia tego, czy to jest prawdziwe u Jacka, nie? Czy naprawdę gdzieś tam wierzy i ja nie chcę tego podważyć, bo ja go nie znam, więc mówię, u Ferrariego jestem pewien, co robi, bo widzę jego wpisy. Jeżeli się z nim zadaje, no to po prostu wiesz, albo nie rozróżnia tej sfery i tutaj dla niego duchowość jest jedno, a znajomość są drugie, bo to jest pieniądz, bo to jest hajs, to jest sława i on tego nie rozróżnia, albo po prostu no nie wierzy tak, jak powinien. I to nie chodzi teraz o to, że tych ludzi trzeba tępić, tak jak Ferrariego, bo myślę, że gdyby Ferrari trochę zmądrzał i zmienił swoje podejście, byłby spoko gościem, tylko on wybrał po prostu złą drogę. On poszedł jakby po najmniejszej linii oporu, czyli człowiek jednak gdzieś musi do jakiegoś dobrem dojść trochę ciężej do pewnych rzeczy. Złem dochodzi się dużo szybciej. Zresztą ten świat jest taki właśnie skonstruowany, tych freak fightów, że no zło jest tutaj na takiej topce tak zwanej. Im bardziej jesteś zły, im bardziej krzyczysz, im bardziej huczysz, no to jesteś jakby bardziej gdzieś tam rozchwytywany. Więc ja mam tą gębę zamknięty trochę bardziej taką dobrociem, czymś normalnym, a myślę, że mam swoje grono fanów i z TikToka, i z Instagrama, którzy wiedzą, że gdzieś tam utożsamiam się z tą wiarą, że wierzę, że się tego nie wstydzę, to myślę, że to byłoby dla niego trochę bardziej takie, wiesz, cięższe, nie? Niż z innymi zawodnikami, żeby gdzieś tam przyjąć taką porażkę. Umiejętnościami też nie jest jakimś kozakiem. Wiadomo, trenuje, ale no, u niego to jest bardziej kasa, nie? On podpisuje wysokie kontrakty, pieniądze, a treningi to jest tam drugorzędny temat, więc kwestia czasu i... To mówię, ja co wracając do Jacka Murańskiego, to może być takim biblijnym wilkiem w owczej skórze. Dokładnie, no wiesz, tak jak mówię o Jacku, nie chcę się tak bardzo wyrażać z racji tego, że mówię, ja gdybym usłyszał może, co on o tym Bogu mówi, bo ja wiem, że on gdzieś tam się utożsamia, że wierzy, ale wiesz, wierzyć, a naprawdę iść za Bogiem, to są dwie różne rzeczy, to wiesz, to każdy może powiedzieć, ja wierzę, a iść, dokładnie, może powiedzieć, wierzę, a iść kogoś zabić i jakby nie rozróżniać tych dwóch sfer, że to jest coś złego, nie, więc jakby nie wiem, jaka jest, na jakim poziomie jest ta jego wiara, no i wiesz, no i tyle, no mówię, jak się zagłębię, to wypowiem się o tym trochę więcej, mówię o panu Jacku Murańskim. Może za to mówię też Ferrari, jak ty mówię, jesteś, wiesz, oficjalnie i tak dalej, wierzącym człowiekiem, może on też by się obawiał w ten sposób, że ta walka, może nie wiem, ta jego moc, czy coś tam, wiesz, po prostu, jak ja się nie orientuję, wiesz, w tych tematach, sprzedał diabłu, może mogłaby już nie zadziałać z kimś, kto realnie wierzy w Boga. Wiesz co, no tu jest, wiesz, tu jest taki temat, że ci ludzie są błędnie przekonani, że oni cierpią z tego moc, to jest tylko złudne. On bardziej działa na zasadzie autosugestii, czyli on wie, że oddał duszę diabłu, wie, że on mu daje moc z tego zła, bo to trzeba czynić zło, żeby mieć tą moc. I on wie, że jak ludzie się będą go bali, że jak ludzie będą żyli w jakimś strachu przed nim, bo on jest... Tak, to on się tym żywi, tą energią negatywną i on tą energię potem wylewa, bo faktycznie, bo wiesz, fizycznie jest chłopakiem silnym, trenuje, no nie można mu tego jakby odjąć, tak? Ale gdy trafi w końcu na gościa, który się tego nie boi, który właśnie jakby, że tak się wyrażę, leje na tą jego sferę, bo to jest coś, zrobił coś złego i mam nadzieję, że ludzie w końcu otworzą oczy i przestaną za nim iść. Bo uwierzcie mi, że on swoich fanów nie ma po to, bo ich szanuje, bo ich lubi, tylko on ma ich po to, że gdy będzie robił patologię, żeby miał mógł to bić brawo. On ma tylko po to ich, także jakby przyjaźń z takim człowiekiem, liczyć na niego, to jest jak dać się prowadzić ślepemu, no więc jakby
mam nadzieję, że im szybciej on zniknie z tego świata, tym będzie po prostu dla ludzi lepiej, bo małolaci gdzieś tam ten świat rządzi się, znaczy inaczej, ten świat ma publikę ma raczej młodszą i ludzie myślą, że takim trybem, jaki on, albo inaczej, taką drogą, jaką on obrał, do czegoś dojdą. Może pozornie do czegoś dojdą, tak? Gdzieś tam może jakiś, wiesz, sława, może jakiś zysk będzie, ale jaka będzie potem za to cena? Oni z tego nie zdają sprawy i on o tym nie mówi. Dokładnie, on pokazuje to, co ma tylko, pokazuje to, co chce, że ma zarąbiste życie, że jeździ fajną furą, że gdzieś tam w Stanach był i kasyno i pieniądze, ale on nie pokazuje tego, że zaczyna cierpieć, że zaczyna go to przerazem, tego nie pokazuje. Więc to jest takie zwodzenie ludzi, nie? Więc jakby pokazał, słuchajcie, ja mam to i to, ale ja sprzedałem duszę, za to zapłacę. Inna gadka, no to jest twoja decyzja, wybrałeś, ale on tego nie pokazuje, więc myślę, że fajnie byłoby, żeby trochę zaczął w tę stronę iść i poobnażać trochę tych faktów i może ludzie otworzą oczy na jego osobę. Mówię, jesteś ciekawą postacią, właśnie w ogóle pierwszy raz na taką rozmowę, na takie tematy i tak dalej, także mówię, we Free Fightach na pewno byś wniósł taki powiew świeżości. No i słuchaj, Armando, zaproś naszych widzów na twoje social media, żeby mogli cię obserwować, no bo tam na pewno będziesz już jakieś urywki z treningów stawiał i będziemy wiedzieć, kiedy zawalczysz. Słuchajcie, jeżeli chcecie mnie bacznie obserwować, wchodźcie na mój Instagram Armando W. Tam zobaczycie jakieś moje małe zanurzki tego, jak trenuję, z kim trenuję, gdzie trenuję. A jeżeli chcecie się trochę pośmiać, prowadzimy wraz z moją partnerką Olą, z którą poznaliśmy się właśnie w programie Love Island, prowadzimy TikToka, nazwa to Armanderzy Official, Armanderzy Podłoga Official, prowadzimy content, z którego na pewno się pośmiejecie, także wbijajcie, fajne zasięgi, fajne treści, także do zobaczenia niedługo. Także obserwujcie i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz porozmawiamy u nas na kanale, subskrybujcie kanał za ciosem, dziękuję ci za wywiad. Dzięki wielkie. Dzięki.